Wiosna, 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 a kto ty? Cześć, to nareszcie pierwszy weekend tej wiosny. Już wam opowiadam, jak go spędzić w Elblągu. No to cyk. No to cyk, kiedy otwiera się butla. No to cyk. W piątek w Y Club odbędzie się koncert Dicho. No to cyk. Mam na sobie outfit 7 koła. Rezerwujcie stoliki, by tu stała Coca-Cola. Bilety na koncert Dicho kosztują 30 zł. Widzimy się tu także w sobotę na Saturday Party. Panie do 22:00 wchodzą za free. W najbliższą niedzielę elbląscy koszykarze zagrają z Gdańską Szkołą Goetata o mistrzostwo trzeciej ligi. Jeżeli wygrają, to zakończą sezon zasadniczy bez porażki. Przyjdźcie w niedzielę i dopingujcie naszą drużynę. Jesteście niezbędni, żebyśmy wygrali. A w przerwie meczu odbędzie się konkurs rzutów. Ale do kosza rzucamy stąd. W sobotę możecie wybrać się na rowerowe wagary. Wagary w sobotę, co? Jak dorośli wymyślą imprezę, a szkoda gadać. Ale i tak jest warta grzechu. Wycieczka ta rusza w sobotę o godzinie 11:00 i poprowadzi przez ulicę naszego miasta. Start na torze Kalbar. W piątek o godzinie 17:00 i o godzinie 19:00 odbędzie się koncert w rytmie tanga. W świat tej rytmicznej i zmysłowej muzyki wprowadzi was Robert Furs, a bilety kosztują 50 zł. Drogie panie, co to będzie za impreza? W piątek o godzinie 18:00 w Światowidzie odbędą się warsztaty ceramiczne pod tytułem Glina i Wino. Warsztaty te kosztują 300 zł i w tym są w sumie dwa spotkania. Materiały, nauka, wypiekanie tych ozdób ceramicznych, no i oczywiście wino. Jak w sobotę wstaniecie i przetrzecie już oczka ze śpiochów, to pamiętajcie, że od 9:00 na naszej stronie znajdziecie specjalne wydanie quizu, który stworzyliśmy razem z Epewikiem z okazji Światowego Dnia Wody. Quiz jest specjalny i do wygrania w nim będą nagrody rzeczowe od wartości od 100 do 400 zł. W quizie będą pytania zamknięte, ale także otwarte i potrwa on do niedzieli do godziny 23:00. W niedzielę o godzinie 16:50 odbędzie się tutaj już ostatnia ślizgawka w tym sezonie. Jazdę na łyżwach. Umilać wam będzie DJ i niesamowite oświetlenie po to, byście to wydarzenie zapamiętali na długo. Ale się nie martwcie! Energię tą spożytkujecie na torze Kalbar, gdzie możecie na przykład jeździć na rolkach, łyżwach, hulajnogach, rowerach, a także grać w koszykówkę, piłkę nożną, siatkową, ręczną i to wszystko za darmo. Jeżeli chcecie się schować przed tą pogodą, to w sobotę od 11:00 do 15:00 Biblioteka Kostka zaprasza młodych, starszych, rodziny, grupy przyjaciół na planszówkowy zawrót głowy. W sobotę od godziny 12:00 do godziny 15:00 w Galerii L odbędą się spotkania twórcze. Są to warsztaty poświęcone dla dorosłych i młodzieży. Na tych warsztatach uczestnicy wsłuchają się w dostępną tam wystawę, a następnie stworzą swoją własną ścieżkę dźwiękową. Udział kosztuje 20 zł. Czas na pogrzeb żuru i śledzia, czyli jarmark wielkanocny w Światowidzie. Odbędzie się on w niedzielę od 11:00 do 17:00 i znajdziecie na nim przepyszne, pachnące kiełbasy, piękne rękodzieło, czy też cudowne wypieki. O, może macie ochotę na odrobinę sztuki. Na drugim piętrze w Światowidzie znajdziecie m.in. wystawę malarską Barbary Mierzyjewskiej. Znajdziecie tutaj też wystawę pod tytułem Fotografia, którą stworzyła Sylwia Formella. W niedzielę o godzinie 10:00 z pętli nad Jarem rusza miejska wycieczka rowerowa. Uczestnicy pojadą w stronę Milejewa, by odkryć źródło Boundy. Aby wziąć udział w takiej wycieczce, trzeba mieć rower i być tutaj o godzinie 10:00. Pogoda nie dopisuje, ale plany na weekend już tak. Najważniejsze, że to już jest wiosna. Wszystkiego dobrego. Cześć!